Analiza indeksów wraz z czerwcową serią kontraktów według technik Fibonacciego. Witam Państwa 13 maja. Wygląda na to, że warszawski rynek zdyskontował już w jakimś stopniu możliwą obniżkę ratingu przez agencję Moody's. W oczekiwaniu na tę decyzję rynek umacnia się bowiem w zasadzie od początku dzisiejszej sesji. Warto podkreślić, że punkt zwrotny wypadł w rejonie kolejnej stosunkowo istotnej strefy wsparcia Fibonacciego 1788-1796. Oczywiście szkoda, że nie doszło tutaj do bezpośredniej konfrontacji. Wtedy sytuacja byłaby zdecydowanie bardziej przejrzysta, gdyby dokładnie z tego rejonu rozwinęło się odreagowanie wzrostowe. No niemniej jednak w tej chwili mamy do czynienia właśnie z taką sekwencją zdarzeń, choć niezmiennie kluczowym węzłem podażowym pozostaje obszar 1865-75 i dopiero negacja tej strefy wraz z górną median line potwierdziłaby czy też uwiarygodniłaby działania rozpoczęte przez popyt w rejonie 1788-1796. Na kontraktach z kolei tym bazowym przedziałem wsparcia pozostaje w tej chwili obszar 1782-1789, no ale popyt nie czekając na test, bezpośredni test tej właśnie strefy rozpoczął swój marsz w kierunku węzła 1840-45. Dość ciekawy, lokalny, intradayowy przedział cenowy wytyczony na bazie zniesienia 18,6 całego ruchu spadkowego. Tutaj również wypada zniesienie 23,6, jeśli za punkt odniesienia wzięlibyśmy pokazywane w tej chwili maksimum cenowe. Przebiega dodatkowo median line. Według mnie stosunkowo istotny opór techniczny. Jego trwałe przełamanie, podobnie jak na WIG-u 20, uwiarygodniłoby całą inicjatywę byków i stanowiło zapowiedź kontynuacji od ruchu wzrostowego z możliwością wówczas przetestowania zniesienia 38,2 ruchu spadkowego. To jest mniej więcej poziom 1777-1778, w rejonie którego przecinają się dwie linie ML. Tak więc w pierwszej kolejności, jeśli popyt wykaże się konsekwencją, warto będzie obserwować zachowanie rynku tutaj w przedziale 1840-45, gdzie osobiście spodziewam się wzrostu aktywności podaży. Nieźle to wygląda również w przypadku indeksu DAX. To nawiązanie do nadal działającej, choć nie tak precyzyjnie, ale jednak strefy wsparcia 9796-9815. Podobną opinię możemy także sformułować w kontekście strefy 10033-83. Ona również od pewnego czasu jest respektowana. Jeśli ta obrona wsparcia, o którym przed chwilą, wsparcia Fibonacciego, o którym przed chwilą wspomniałem, rzeczywiście zostałaby potwierdzona w postaci negacji oporu 33,83, moglibyśmy dla odmiany spodziewać się odreagowania wzrostowego z możliwością powrotu indeksu DAX do znanego nam już przedziału 10350-10390. Negatywny sygnał techniczny na indeksie to dopiero negacja strefy 9585-9610. I S&P, już wczoraj wspominałem, zresztą dokładnie widać to na wykresie, że bardzo precyzyjnie zadziałała lokalna strefa oporu Fibonacciego 2083-88. Z tego rejonu rozwinął się ruch spadkowy, ale trudno mówić o jakichś następnych negatywnych wskazaniach technicznych. Za takie uznałbym dopiero przełamanie strefy 2020-24 wraz z projekcjami potencjalnego prowzrostowego układu A, B, C i D. Gdyby rzeczywiście niedźwiedziom udało się doprowadzić do wyłamania, moglibyśmy mówić już o relatywnie silnym sygnale słabości. Dziękuję bardzo.